Witam was tutaj, dość to znasz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Sleek Skylines Industries. I dziś z góry mówię, odcinek się pojawia, jak widzicie, trochę później. Nawet dużo później. Ponieważ no, dzisiaj mnie nie było cały dzień w domu. I z góry mówię, nie mam dzisiaj planów na dzisiejszy odcinek zbytnio. Dobrze, natomiast tak, na pewno sobie dzisiaj popracujemy. Dziękuję za kolejne komentarze, jednakże było tak dużo tych nazw, dzielnic. Źle wszystkich nie wykorzystałem. Znaczy wykorzystałem wszystkie, ale stworzyłem parę nowych dzielnic. Na przykład tutaj trzeba było stworzyć... tutaj stworzyłem ekskluzywne baraki, no bo tutaj są przecież ekskluzywne baraki dla pracowników. I tutaj na razie są bloki blocki. Póki co, ale to później będzie się przemieszczał. I czy my możemy kupić jakiś nowy kawałek ziemi? Nie. Musimy wbić kolejny poziom. A kolejny poziom to jest lotnisko i to też byłoby fajne. Dobra, ludzie się chcą budować. I tak, dla ludzi stwierdzimy, że tu byłby dobry pomysł, żeby ich tutaj jakoś wmontować. Tylko kolejną rzeczą, która by tu im się przydała, to jest autostrada. To jest akurat autostrada. Ja by tutaj autostradę wmontować, to ja nie mam do tego pojęcia, skąd ona tutaj się zacznie pojawi. W sensie... mam pomysł, jaki możemy tu wmontować, tak? Mamy tutaj niby tą dużą drogę. Główną. Ale oni tutaj z niej korzystają trochę do innych celów, więc nie wiem, zaraz pomyślimy nad tym. Ogólnie dzisiejszy odcinek też nie będzie jakiś... Dzisiaj akurat mam naprawdę dużą nadzieję, że odcinek nie będzie przekraczać tego, co zazwyczaj jest za długo. Przynajmniej chciałbym, bo dzisiaj akurat mam trochę jeszcze innych planów do zrobienia. Dobra, dajmy sobie tutaj. I stąd będzie tutaj. Swoją drogą, może w końcu bym prosić o przymateriale polityczne. To byłoby też coś, co byłoby warto zrobić. Dobra. Tu taka autostrada, proszę bardzo. Bo tutaj też chcę, przy okazji ten nasz przemysł się nie będzie budować w nieskończoność. Dobrze, no i stąd tutaj, czekaj, czy tu mi to zjedziesz? Zjedziesz, świetnie. Tu będziesz mieć połączenie, o, idealnie. Czekaj. Oni jadą skąd? Stąd, stąd i tutaj zawracają? Okej. Dobrze, to tutaj ja jeszcze on zrobię zjazd. To też nam się może przydać. Tak mi się coś wydaje. Dobra. Tak, i tutaj wjazd. Tu jest i tak tyle węzłów teraz tutaj pod ziemią, że Bóg wie, co tutaj się teraz dzieje, ale sądzę, że coś takiego mogłoby się tu przydać. Natomiast co do tego, możemy sobie zrobić stąd drogę. Daj to pod ziemią będzie oczywiście. Żeby nie było. Dobrze, widzę, że nie. Dobra, czekaj. Tak, bo to musi być tutaj ten pierwszy kawałek na małym obniżeniu. Później tu trzeba zjechać trochę głębiej. Dokładnie. I tu się już spokojnie podłączysz. Dobra. To tak, to mam pierwszy i drugi węzeł. To możemy sobie zrobić właśnie stąd. No i tu widzę, że jakieś korki się robią. Dobra, trzeba będzie tutaj z niej podyskutować. Stąd. Okej, tutaj. Tu bym sobie to w dół wpuścił. Idealnie. Czekaj, tutaj dajmy sobie dotąd i tutaj to po prostu wjechałbyś. Czekaj. Tutaj, tu podnieś o jeden. I tutaj. No, takie tu podziemne, trochę tu podziemnych autostrad już nie będzie. Gdzie wy tu kurczę stoicie? I co wy tu właściwie tak wyprawiacie? Czekaj, tu możemy... Możemy na tutaj ulepszyć drogę. O, i bardzo dobrze. Czekaj, daj tutaj podziemia. Aha, dobra, ale to tylko tyle. Dobra, ale to chyba tyle wam tutaj już wystarczy, tak mi się coś wydaje. Dobra, tym na razie się tymi korkami nie będziemy zajmować, tak? Żeby nie było. Tak, tu mamy nasz kolejny farming i tu będzie kolejny budynek ważny. Ważne i ważniejsze, jak to mówię. Tutaj zapisywanie. Dobra. Jakby tutaj to zbudować? Okej, bo wjeżdżają do budynku. Od tej strony i tu by wyjeżdżali, tak? Czekaj. Nie. Wjeżdżają od tej strony. Dobra. Bo muszę wymyślić tak, żeby tu był jak najlepszy dojazd, co nie? I chyba mam pomysł. Jeżeli byśmy tutaj wbudowali na czymś takim ten nasz dworzec, bo musimy kolejny dworzec towarowy postawić, co nie? To akurat was nie powinno dziwić. Bo my za chwilę musimy je postawić. Lotnisko trzeba nie postawić, tak poza tym.
jakby coś. To będzie też kolejny z ważnych budynków do postawienia w tym mieście, ale mniejsza z tym. Ale lotnisko jeszcze nie teraz. Dobra, niech będzie sobie tutaj na niej. Tak, okej, okay, dobra, świetnie. I stąd, z tego co mnie się w teorii wydaje. Czekaj. Wyłącznie tu G. Możemy zrobić sobie tu taki odjazd. O, dokładnie. Ojej. I stąd, tutaj, nie. Aż tak bardzo nie. Stąd i stąd tutaj. Dobra, wspaniale. Nie, na ile to jest dziwne, co ja teraz tutaj wymyśliłem, to wy już możecie sobie sami ocenić. Ja jedyne, co teraz muszę zrobić, to podłączyć tutaj ich do sieci. Ale resztą się zajmie już gra. Dobra, aby tu ich podłączyć łatwo do sieci, można by puścić ich po prostu w dół. Ale nie chcą pójść w dół, więc spuścimy ich tutaj górą. Dobra, już niech będzie, już niech jadą tutaj sobie górą. Dobra, tutaj... Czekaj. Dwa. Okej, okay, dobra. Wow. Chwila, bo ja tutaj zaraz odpłynę w swoim... Wyobraźmy, jakby tutaj można było puścić te tam ciągi. Dobra, tak. Tutaj, okej. Okay. I tutaj ten ciamciąg jakby miał... Czekaj, nie. Stąd, jakby miał taką chapkę, to tu może jechać dalej prosto. Nie, dała się to jest. Wybórz. I stąd. Stąd tutaj możesz jechać. Co jest? O, dokładnie, o czymś takim mówiłem. Tylko, że tutaj... Tutaj sobie odtąd już wyburzamy i tu odtąd... Czekaj. Dawaj to. Jedziesz sobie w ten sposób. Dobra. Tak, wiem, tutaj to trzeba jeszcze posiedzieć przy tych, ale tu w ogóle macie jakieś plany z wodą. Leziam tutaj, tak podłączmy pseudo. To się podłączy. Okej, dobra. Tak, jakieś tam pociągi tutaj będą mogły już jeździć. O, już widzę, że korzystają z tego. Światła. Czy tu są światła? Idź pan. Tu nie wolno, żeby... Tu nie mogą... Mają prawa być światła. Swoją nogą tutaj się zastanawiam. Czy tutaj... Nie, to jest trochę taka przesada, żeby... Tak, tutaj. Czekaj. Ale to byłoby dobre, jakby mi tutaj to wyszło. Czekaj, wyłącz kątowe. Dobra, czekaj. Jest to możliwe, żeby tutaj to tak wyszło. Dobra. Ale tutaj już nie chcę się dalej to zrobić. Czekaj. Ja to zrobię. Z większym czy mniejszym problemem, ale ja to zrobię. I stąd tutaj wyjazd. I tu dojazd. Dobra, mamy to. Czekaj. Nie. Tu jest wyjazd. Proszę bardzo. Tylko się zrobiły znowu światła? Tak, światła. A, wyłączmy światła. Proszę bardzo. I mają do wyboru do koloru swoje pasy. To powinno tutaj całkowicie teraz rozładować ruch. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, tutaj jedzie i już to nawet trochę wyjeżdża. Tak, oni tutaj będą teraz zmieniać te pasy. Tutaj widzę, że mam jakiś jeszcze problem. Czekaj. Dobra, nie. W taki sposób to oni tutaj nie mogą jechać. Czegoś takiego to ja tutaj nie akceptuję. Dajmy sobie, czekaj. Stąd tutaj dojazd, dobra. Budynek się podłączył, świetnie. Tak, bo on tutaj nie uznaje, żeby sama droga do siebie wróciła. Dobrze, czy teraz będzie lepiej? Ten, właśnie, teraz ten, on tutaj i tak chce wjechać. He. Dobra, zaraz zobaczymy, czy będzie lepiej. Dobrze, jest dobrze, tak jakbym chciał. Tylko budynek jest teraz niepodłączony. To jest inny problem. To jest trochę inny problem. Okej, okay, ale jeżeli zrobimy w ten sposób, to chyba jakoś nam starszy tutaj nie dzwoni duchu. Tak mi się wydaje. Jeśli to jest dzwonię, to tutaj są te światła. Te światła można wyłączyć akurat.
Dobra, ojejku, jak ludzie się bardzo chcą budować. Akurat ludźmi się tym mieliśmy zajmować teraz. Dobra, jeśli tylko czekaj, tutaj jest. Zróbmy tutaj jeszcze tylko ten zjazd i wjazd na tą autostradę i tyle, dobra? I już przechodzimy do naszego wielkiego popytu. A powiedzmy. Kurde. Ja chcę tu zbudować to w ten sposób, to ty mi to buduj, a nie. Nie, że nie wolno. Ciach i ciach. Dobra. Światła się na pewno tutaj postawiły, bo światła się lubią wszędzie postawić bez powodów. Dobra. No i tu mamy taką drogę. Zaś tutaj. Czekaj, tu jeszcze. Dobra, daj mi tutaj na chwilę to wyłącz. Tu trzeba wyburzyć ten kawałek. To. Dobra, dotąd max. Tak, bo tutaj mam nasz farming i ten farming chciałem, żeby on tutaj się jakoś w miarę rozwijał, co nie? Więc... Czekaj. Konty to mi już możesz włączyć, nawet G możesz włączyć. Już na maxa pójdźmy. O, dokładnie. Natomiast stąd te tory też muszą jechać jakoś, tak, co nie? Powiedzmy sobie, że tak tutaj będą zjeżdżać. O, dokładnie. I te tutaj w ten sposób. Dobra, to powinno w miarę... Tutaj w miarę dobrze wyglądać. Dobrze, już przejdźmy do naszej dzielnicy mieszkalnej, bo to teraz nie tym chciałem się zająć. Włączmy G, żeby ładnie do tej drogi tutaj wbudować. Dobra, nie chcę tutaj też za bardzo wchodzić w farming, chociaż będziemy wchodzić. Nie, no nie ma jak. No ale dobra, ale żeby było jak najmniej. Dobra, no i gdzieś dotąd max. A, to i tak całkiem niezła będzie dzielnica. Dobra, tutaj będzie duża droga z drzewkami, ale to będzie droga dla mieszkańców, nie dla handlu, nie dla przemysłu. Póki co, taki mam póki co pomysł. Jak będzie później, to oczywiście zobaczymy, jak to ze wszystkim wygląda. Ale póki co taki mam pomysł, żeby to właśnie w ten sposób jakoś tak wyglądało. Czekaj. Nie, dobra, niech będzie tutaj. Zastanawiam się, czy to jakoś zrobić inaczej te handle, ale nie. Czekaj, nie, tutaj możemy postawić jakiś park, bo parki też mogą się mi tu trochę przydać. Okej, ten wielki wejdzie im tutaj, świetnie. To powinni być przeszczęśliwi. Dobra. Zróbmy im tutaj wjazdy z autostrad i dajmy, abyśmy mogli już budować. Na razie tak mało tutaj im daje. Ale małe jest piękne, jak to mówią. I jakąś komunikację mi zaraz tu pociągniemy. Może najpierw jeszcze będzie stacja metra i stacja kolejowa. Tak, stacja kolejowa i stacja metra. Tak. Coś w tym jest. I... Czekaj. Daj tutaj te pociągi dotąd. Okej. I ty dotąd. Okej. I tu trzeba zdobić, a ja tego właśnie teraz nie zrobiłem. Teraz to sobie połowiłem. Że tu trzeba zrobić węzeł taki pseudo. Dobra, na razie tutaj nie sądzę, żeby był jakiś strasznie duży tu. Komunikacyjny. Raz, dwa, trzy. Świetnie. I tu w dół. Dobra, i odtąd będą drzewka, no bo tutaj będzie już farming. A farming może się tutaj ładnie rozbudowywać. Dobra. Póki co, damy tutaj do zawracania miejsce. O, dokładnie. Natomiast tak, stąd koniecznie będzie zjazd. O, takie coś. A tu będzie wjazd, jakby się udało. Dokładnie. Ciach. Dobra. To mamy zrobione. Stąd dajmy sobie zjazd. Czyli mi się to ładuje. Tutaj dojazd i stąd. Tutaj. Dobra. W miarę to mamy wybudowane. Tu wyłączmy skrzyżowania i tu wyłączmy skrzyżowania. I jedną z rzeczy, którą teraz będę budować, to ulepszamy. Nawet na samym końcu. Tak, żeby oni tutaj mieli jak wybierać sobie pasy, co nie? To jest taki mój pomysł. Znaczy, jeżeli teraz mamy tutaj trzy pasy, to oni będą mogli sobie dokładnie wybrać tutaj co i jak. Dobrze, widzę, że już tutaj w miarę z tego korzystają. O, tutaj jest na przykład na wytwórze. Tutaj. Okej, dobra.
Dobra, całkiem dobrze. Dobra, dajmy, abyście się tutaj już budowali. Buduj. Proszę bardzo. Możecie się budować. G. Włączmy tutaj G. Tutaj sobie pociągnijmy i tutaj, proszę bardzo, po całości możecie się już teraz budować. Dobrze, aby was tutaj zachęcić, bo widzę, że jest średnio. Proszę bardzo, macie edukację raz. Edukację dwa. Uniwersytetem na razie nie myślę. Coś im tu chciałem postawić takiego, czego jeszcze... A, już wiem. Służby drogowe. Czy my jakąkolwiek postawiliśmy w tym mieście? Dlatego może jest taki problem z korkami. Bo tu po prostu jest całkowicie nienaprawiona droga. Dobra, postawmy sobie tutaj dwa budynki. Polepszyły się warunki na drogach. Wkrótce będziemy mogli jeździć szybciej. Nie, bardzo ładnie. Dobra, ale takich budynków musi być parę w mieście, aby oni szybko w miarę mogli tutaj rozjeżdżać się po mieście. To tak. Tu możemy gdzieś montować, proszę bardzo. Oni się jako tako nie cieszą z tego, że tutaj te budynki stawiamy, ale ja się cieszę. Tu nie ma żadnego zjazdu i wjazdu na autostradę, co? Okej, zaraz z nimi tu pogadam. Wow. Tutaj, tu jest duży ruch. To może być jeszcze większy. Dobra, czekaj. Tutaj... Możemy zrobić sobie zjazd. Bo czemu by nie? O, dokładnie. Ale tutaj co chciałem zrobić, to tutaj ta cała część nie ma ani jednego tutaj zjazdu i to jest akurat bardzo dziwne. To się akurat na tym zdziwiłem. Myślałem, że coś takiego tutaj już zamontowałem, a jednak nie. To skoro nie, to musimy tutaj zrobić zjazd jakiś. Czekaj. Daj tutaj i tutaj, proszę bardzo. No bo oni jednak muszą mieć jakiekolwiek podłączenie z autostradą, bo jak nie mają, to oni nie chcą z niej korzystać. Takie logiczne połączenie, co nie? No, tutaj macie, proszę bardzo. Stąd, czekaj, nie. A, widzę, że to musi być stąd, już nie ci będzie. Tu będziesz mieć zjazd. A tu będziesz mieć wjazd. Nie, nie jest coś takiego. Dobra. I to samo w jakimś jeszcze innym miejscu. Czekaj. O, tu jest droga. Dobra. To od takiej drogi, proszę bardzo. A nie, tu jest posterunek policji. Kurczę, posterunek, stoisz w złym miejscu. Trzeba się przesunąć. Akurat będziesz mieć tutaj dobry wyjazd na autostradę. To jest dobry pomysł akurat. Stąd. I tutaj. Proszę bardzo. I teraz tak sobie pomyślałem, że wiecie co was tutaj strasznie zadowoli. A no takie wyciszenie tutaj to może być dla was bardzo dobra wiadomość. O, zadowoleni są. I macie problem ze zmarłymi. Dobra, zaraz mi się zajmiemy. Czekaj, co by im tutaj postawić na zmarły? Krematoria. Ta, tu może być trochę kiepska, bo tu jest kiepska sytuacja drogowa. Ale teraz powinno być w miarę, no chociaż trochę lepiej. Jeszcze możemy tutaj. Z tego tą drogę też mieliśmy ulepszyć. I wyszło jak z wszystkim. Okej, okay, dobra, widzę, że tutaj możemy ciebie burzyć. Bardzo dobrze. Ciebie możemy burzyć. Tu ten kawałek drogi i ciebie możemy burzyć. Dobra. To będzie można chyba zbudować naszą ropę. Właśnie, ropa. Dobrze, ty już nie masz surowców. No niestety, to już za szkoda. Czy tutaj byś się gdzieś też postawił? Nie. Ale tu może w końcu byśmy gdzieś montowali to. Dobra, nie. Ale możemy ciebie przenieść teraz na tą drogę, dokładnie. Ciebie wyburzyć, ciebie przenieść również na tą drogę. Tak, będzie teraz tutaj trochę dużo na tych drogach, ale sądzę, że to nie jest zły pomysł. Okej, nie. Ja tego przenosiłem. I stąd teraz w teorii. O, było. Można postawić gdzieś ciebie tam daleko. Dobra, niech ci będzie. Podłączenie twoje z drogą oczywiście jest kiepskie. Bo to jest w końcu City Skylines. Już ci podłączamy. Czekaj, masz tutaj mieć... G, wyłącz. Wyłącz mi tutaj łącznie. No, masz tutaj dojazd. Dobra, nie
niech ci będzie. Dalej, gdzie tu jest jeszcze ropa? Ropa jest tu. Tylko tutaj nie mam zbytnie jak teraz się łączyć. Czy ty już masz za mało zasobów naturalnych? Okej, masz. Jest problem oczywiście z prądem. Niech żeby nie. Dobra, daj im tutaj druta stąd. I tu ten drut już sobie będzie się tak tutaj ładnie ciągnąć. Dobra, niech już będzie póki co. Co to jest? Zakład? Jaki zakład my tutaj postawiliśmy? Ciekawe. Dobra, on tu na razie niech sobie jest. Ale nie, trzeba go stąd konkretnie przenieść, bo on tutaj jest niestety... On tutaj jest, ale niestety trzeba go przenieść stąd. Bo trochę to mi zajmuje miejsce. Dobra, niech będzie tutaj póki co. I ciebie, ponieważ ty tutaj zrzędzisz, że masz problem z wodą i tego typu rzeczy. Postawmy sobie tutaj. Dobra. To jest akurat dobry ruch. Lid, dobry wybór. Nad drogą na razie nie będziemy myśleć, czemu, co i jak. Czy ktoś mi tu... Wy macie problem z prądem. Dobra. A czemuż to? Okej, okay, bo wy tu jesteście niepodłączeni. Dobra, teraz powinno być lepiej. Nie do końca. Jeszcze jest to nie do końca, ponieważ trzeba tych stąd podłączyć tutaj do naszej rafinerii. Tak? Pokaż mi tutaj. O! Produkuje to force. Ładnie, ładnie. Tutaj metale się ładnie teraz już schodzą i to 8000. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Czy ktoś tutaj jeszcze zrzędzi? Dobrze, wy zrzędzicie na to, że nie macie mało surowców. Dobra, czekaj, surowce są tutaj. I jak teoretycznie mi się tutaj jakoś to postawiło, było, było. Dokładnie, to można z tego skorzystać, surowce. Dajmy sobie tutaj podłączenie. Tak, bo teraz mam tutaj te dwie dzielnice, co nie? Ale jedna wydobywa, a druga ciągnie. Więc teraz one tutaj tak na zmianę trochę bardziej pracują. Czekaj, jakby żebyś tutaj jeszcze trzeba wmontować byłoby. Oj. Nie tutaj, tu. Nie, tutaj nie wejdzie. Tu nie wejdzie. Tu nie mam skąd. No bo skąd? Ta. Jest jakiś problem tutaj ogólnie, żeby tutaj wmontować ich jakoś. Ciekawe. Bo stąd tak samo będzie problem. Nie, ale teraz to trzeba było gdzieś tutaj montować. Czekaj. My tu przed chwilą to przestawiliśmy. Możemy to przestawić z powrotem w jakieś inne miejsce. Kurczę, już 24 minuta odcinka, my dzisiaj znowu nic nie robiliśmy. No ale dzisiaj akurat to taki... To taki sobie ten odcinek miał być. Z góry mówię, że... Dzisiaj nie miało być jakichś wielkich konfetti fanfarów. Dobra, czekaj. Dajmy sobie... Coś takiego, wyrównajmy sobie teren. Przyspiesz mi to trochę. Szanujmy się. Dobra. I tu widziałem, czekaj, który budynek chciał się przenieść? Ty się chciałeś przenieść, okej, dobra. My będziemy po prostu też niedługo po prostu wyburzać te budynki, bo jest tutaj dużo. Jakby też nie patrzeć. Okej. To też nie jest dobra wiadomość. Dobra. Musimy cofnąć brzeg. Czyli coś takiego. Ale bez przesady, bo tutaj też to musi jakoś w miarę wyglądać. Dobra. Teraz powinno to trochę lepiej działać. Ty też nie masz... Okej, okay, ten jest trochę dalej, to weźmy sobie tego. Póki co. Czy teraz by mi tu żeś łaskawy byś wszedł? No, jest. Jest, wejdzie. Jeżeli tego wyrzucimy gdzieś indziej znowu. Dobra, niech już będziesz tutaj. Prądu tutaj podłączymy. Ja byś mi tu nie zrzędził. Tutaj. Dawaj to. Zapisywanie, wyłącz się. Tu trzeba zrobić coś takiego. Musimy to jakoś wydobyć w końcu. Nasze czarne złoto. Stąd. Tutaj, czekaj. Było to. Jest, było. Da, mamy to. I stąd, tu jest w ogóle jakieś jeszcze ten, ropa się ciągnie, fajnie. Dobra, masz podłączenie, świetnie. Dobrze, czy tutaj jest jeszcze gdzieś jakaś taka większa ropa? Jest. Jest tutaj, o dziwo, dużo. I tutaj,
Można byłoby stąd pociągnąć nitkę. Bo poza tym nie mam też pomysłów, jakby tutaj miała to wydobywać. Albo z tej wyspy, albo najprościej stąd. W ogóle, tak, ten jeszcze tutaj działa jakimś cudem. I dobra, niech sobie już działa. Tak, działa, działa, to działa. Chociaż ciebie możemy tak właściwie przenieść. Czekaj. Gdzieś tutaj. Wiem, że to będzie teraz głośno, ale no to poważniejsze. I w tym wypadku byśmy to przenieśli sobie. Czekaj. Tutaj. Ja też byś tutaj wmontował. Nie, nie, nie. To nie chcę za grzechy żadne wejść tutaj. Ale spokojnie, my znamy na te metody. Już nie raz coś takiego wmuciłem. Podobno cały czas ciebie przenoszę. Ciekawe, co? Ciekawe, czy ja w ogóle przenoszę tutaj z pracownikami wszystkich. To byłoby dosyć śmieszne. Pracownicy, budynek nasz został przeniesiony. Dobra. Dajmy sobie tutaj coś takiego. Ciach, ciach, ciach. I ciach, ciach. Zobaczmy, czy coś takiego by tu pykło. Czekaj, ja by było prościej. Tak, oczywiście tutaj woda nas wkroczy. Wymagany brzeg. Nie zrzędź, tylko się buduj. Dobra, jest. I tutaj. To weszło. I czekaj, tutaj wchodzi. Okej, dobra. Mamy coś takiego. Ładny brzeg. Brzeg, brzeguś. Który teraz ja już próbuję ten przenieść budynek? Może ktoś tam mi naliczyć w komentarzach? Bo to już jest dużo. Okej. Kolejna próba nieudana. Czekaj, mam na to sposób. Chamski sposób, ale jest na to sposób. Jeżeli tu podniesiemy teren... nie, podniesiemy teren... To tu się nie wybudujemy, no bo nie ma jak, w sumie. Tak na logikę. Zobaczmy. Dobrze myślę? Dobrze myślę. Świetnie. A teraz musimy to obniżyć. Dobra, udało się to. Świetnie. Dobra, no i stąd oczywiście jakaś tam duduszka. Kurczę, siatka, wyłącz się. Tutaj i tutaj już nie będzie podłączenia. Dobra, całkiem dobrze. I teraz tak. Co dalej? Dalej, dalej. Trzeba to wyłączyć na pewno, wyburzyć. Tutaj te całe trzy rzeczy, po którym wy tu sobie teraz robicie jakieś drifty i nie wiem co jeszcze. Dobra. To wybórz. Wybórz. I to też. Dobra. Wyburzyliśmy tutaj dużą część teraz tego. Oczywiście ty przestajesz już działać. Żeby inaczej, coś nowego. Czy ktoś mi tu jeszcze zrzędzi? Ty jeszcze mi tu zrzędzisz. Ty mi zrzędzisz. Dobra, jeszcze jest tutaj parę budynków do usuwania, ale teraz już jest trochę lepiej, bo tutaj tą ropę w końcu zaczynamy wyciągać. Dobra, ale mniejsza z tym, bo nie tylko tym chciałem tutaj się dzisiaj zająć. Okej, okay, ludzi trochę się tu pobudowało. By wam tutaj, żebyście mi tu bardziej byli zadowoleni. Mogę wam tu wyciszyć to. O, właśnie, bo wy nie macie jeszcze tutaj w ogóle żadnej komunikacji. Tym też się można byłoby tutaj zająć. Dobra, już zajmijmy się trochę tą dzielnicą. Rozbudujmy sobie ciebie jeszcze bardziej. Siatka, proszę bardzo. Stąd. Tutaj, tutaj. I tu dajmy sobie na rzecz. Albo nie, w sumie nie, po co? Dobra, no i tutaj budujecie się. Woda podciągnięta. I komunikacja, tak, mamy dwie opcje do wyboru, znaczy trzy. Albo bambaje. Ale tu jest ten węzeł i może przyjmiesz bambaje, to są ty. Już jest taki ruch przy tych bambajach. Że chyba sądzę, że możemy mi należy dodawać trochę ruchu. I kolejnych bambajów tutaj jeżdżących. Bo trzeba byłby stąd i tutaj puścić nitkę na to. Może później. Może niekoniecznie teraz. Dobrze, jak nie bambaje, to pociągi mogą być. 29 minuta odcinka. Tak, czyli za chwilę kończymy. Tak, można zrobić pociągi. I co tu się wyprawia? Co tu mi się możesz wyprawia? Czekaj. Jeżeli dobrze rozumiem, tu jest trochę ostry zakręt.
No nie ukrywajmy. Tu jest naprawdę ostry zakręt. No, to sobie możemy włożyć. To również. I tutaj postawmy ten dworzec i do tego dworca będziemy teraz to ustawiać. Wow, wow, wow. W ogóle tutaj widzę, że strasznie dużo ludzi z tamtego dworca korzysta. No dobrze. Dobra, dajmy sobie tutaj... No a nie, trochę przesadziłem już. Ale coś takiego może być. Bo czemu by nie? Tutaj nasza stacja. Dokładnie. I od tej stacji... Czekaj, włącz mi tu G. No a nie, najpierw sobie wybudujmy stąd tą trasę. Siatkę wyłącz. Tak, na siatkę muszę jakiś przycisk znaleźć. Klawisz, nie mówi się klawisz. Dobra, dajmy sobie stąd, później G tutaj. O, dokładnie. Stąd tutaj podłączenie. Okej, dobra, czekaj, daj to jeszcze raz. Tutaj wejdziesz, dobrze, wspaniale. I tu na razie nie będziesz mieć wyjazdu, bo nie jest tutaj niezbędny. I stąd musimy jakiś wymyśleć, jakiś... Jakieś tutaj sensy już tutaj, żeby to miało tutaj wchodziło. Najlepiej byłoby tak, czekaj. Bo tutaj się trochę pozmieniały role tych teraz pociągów. O, dokładnie. Jeżeli tu sobie... O, dokładnie, coś tego typu zrobimy. Stąd tutaj dajmy sobie, że ta część, te pociągi odjeżdżają. Dobra, już jest lepiej. Te muszą tu zjechać. Tutaj trzeba nie zrobić węzeł duży, ale na razie nad tym nie chcę myśleć, tak? Jakby coś. Ja wiem, to jest nieuniknione tutaj. Tu zróbmy sobie ten zjazd w dół. Ja. Gdzie te pociągi tutaj jechały? A, bo to było do tego. Okej, dobra, czyli widzę, że tu trzeba trochę teraz wyburzyć dużo pod ziemią. Dobra, to wyburz. Stąd, tutaj. Wow. Okej, dobra, no i dotąd. Stąd trzeba byłoby pociągnąć ten tunel pod tymi wszystkimi. Tak, on tu się jakoś tak ciągnął. Czekaj. I tu do góry, bez przesady. I tu się by z tym podłączył. No w miarę. B. Wybórz. To podłącz. Dobra, jako takie mamy tutaj podłączenie. To wyłączmy. I dajmy im tutaj podłączenie. Komunikację im damy i kończymy odcinek. Coś. Przyciągnijmy sobie po prostu tą linię w sumie. Tak, bo po co tutaj dawać kolejne, jak można po prostu coś takiego zrobić. Ciach. Ciąg sobie tu będzie dojeżdżać. I w drodze powrotnej, żeby nie było, też będziesz mieć tutaj wszystko. O, są zachwyceni. Aby nie było problemu, mać tutaj poczta. Poczta i tym tu też się by przydała poczta. Tutaj macie taki swój. Proszę bardzo. Możecie już jeździć, wyjeżdżać na miasto. Dobra, ludzie się tu będą powoli budować. No i tu jest póki co koleczek. I to nie mały koleczek. Gdzie wy tu czekacie? Book now and get a free handful of pellets to feed the fish. Trzeba będzie też z nimi tutaj z nimi w ogóle dyskutować. Tak. Bo tu się na razie zakotkowało, to wszystko przebudowaliśmy, a to jeszcze trzeba nie wszystko przebudować i jeszcze przebudować raz. Dobra. To jeszcze jedna rzecz to metro. Z tego co pamiętam dokładnie, nasza jedna... Tak, bo jedna linia jedzie sobie tu. I stąd ona tu powinna mieć tu kolejną gdzieś stację. Dokładnie, to możemy sobie już podłączyć. Czyli stąd będzie jechać... Słuchaj, gdzieś tam miałem butelkę wody. Okej, tam jest żyzka. Dzisiaj jest tak strasznie mało, nie piłem wody. Mi się już zaczyna trochę gda ciąć. Muszę pokręcić przy ustawieniach. A wiem, czemu jest gda się zaczyna ciąć. Bo jest w tle odpalony chrom. Wyłączę chroma i od razu powinno być lepiej. Dobra, macie tutaj podłączenie. Ale mi bardziej chodziło o to, żeby puścić linię metra stąd. Tu może to sobie jakoś tam jechać, co nie? Już nad tym nie mogę myśleć. Czy puścić nową linię.
Może nowa linia metra też to jest dobre rozwiązanie. Dobra, dajmy tu sobie stację. I na razie tutaj. Dobra, okay. Tak, kolejna linia metra. No to o wiele szybciej niż w Warszawie. Tak, czekaj, nie, ja chcę tutaj dowolno. Dlatego mi się trochę to dziwnie wybudowało teraz. Dobrze, stąd ta nasza linia metra. Byłoby dobrze, jakby tutaj gdzieś zahaczyła o te bambaje. Tylko, że w jaki sposób? Czekaj, mam pomysł. Jeżeli byśmy tu sobie zrobili coś takiego. Dobra. To tu byśmy mogli sobie coś takiego zrobić. I tu ta droga. Nie, czekaj. Może wrócić do czegoś takiego. Dobra, widzę, że to działa. Czekaj, daj to stąd. I stąd. Czekaj. Tak, tu pod tym wszystkim by najlepiej te metry przyjechało, ale widzę, że się może być z tym trochę problem. Bo tutaj to jest na wszystkich kondygnacjach prawie, że zrobione. O, dokładnie. O tym mówiłem. Wybórz ten kawałek. Dobra, czekaj. Tu może być. Czy tu już mi przejedzie do Polski podem? Nie. Dobra, tu przejedziesz tędy i tutaj, żeby metro jechało nad czymś, nieźle. Dobra, no i stąd ta linia metra, bo musimy gdzieś zrobić jakiś łącznik. Sądzę, że dobrym łącznikiem, miejscem łącznikowym, nie możemy zrobić tutaj łączenia w tym miejscu, bo to było trochę lekkie przegięcie. Okej, okay, dajmy sobie tutaj. A mi się to nie teraz gra. Dajmy sobie tutaj, żeby zjechało to w dół trochę. I tu wjedzie. Nie da. Dobra, to był zły pomysł. Chciałem, żeby tutaj się to połączyło, ale widzę, że już tutaj są korki. Więc w takim wypadku, no niestety musimy tu postawić kolejną stację metra. Dobra, tylko tak, żeby ona tutaj jakoś weszła ładnie. Tak, bo najchętniej bym postawił tutaj po środku. Dobra, niech będzie tutaj po drugiej stronie ulicy. A czemu by nie? Póki co. Później z tym pokręcimy. Dotąd. I stąd będzie jechać sobie tutaj, w tym kierunku. A więc jak będzie jechać w tym kierunku, możemy sobie postawić kolejną stację. Nie w ten sposób. Stąd. Tu. Aj, tu to sobie trochę zakręci. Dokładnie. I tutaj na razie. Tak, bo oni też nie mają póki co komunikacji. A taka linia metra to od razu ze wszystko działa. Dobrze, podłączmy teraz to sobie wszystko. Tak, oni tu będą mieli jak się przesiadać pomiędzy tymi liniami, więc to powinno być źle. A tu są zadowoleni. Przy okazji tutaj nasz przemysł zyska. Tu się mogą na przykład przesiadać. Tu ten przystanek możemy trochę przesunąć. Nie wiem, jeden czy drugi. A bo tutaj po prostu sobie będą dochodzić już do tego, to może bez przesady. Tutaj, o, ci się jeszcze zadowolą, ci tutaj, no i tutaj, stacja nie ma wody. No, a zaraz tam podciągniemy wodę, taki jasny, zielony kolorek, nawet by mógł zostać, gdyby nie to, że to jest główny kolor w City Skylines do linii metra. I tutaj, dobra, pięknie. Podciągnijmy tutaj ci wodę i ja zetknę, jak tam jest na zegarku. Okej, na zegarku jest 38 minuta. Chciałem wam tutaj jeszcze zrobić krótką rzecz, jedną, ale już nie. W kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Dzisiaj było mało Industries, no bo jak już może zauważyliście, dobra. Postawię to. Postawię to na koniec. Co mogę postawić tutaj? Jak to co? Duży magazyn. To się akurat najbardziej przydaje w tej części przemysłu. Dobrze. No i te baraki trzeba tutaj zbudować. Na razie czekam na kolejny kawałek ziemi, żeby ten kupić. I wtedy będziemy mogli tu sobie bardziej pogadać. No co dużo mówić. Tu postawiliśmy dzisiaj stację, dworzec. Który tu trochę powinien trochę im tutaj oswobodzić ruch. Okay. Ale zanim skończymy odcinek, ja muszę tu zawieźć po prostu. Stąd musicie mieć tutaj własny dojazd. Bo to jest po prostu straszne, co to wy tutaj wyprawiacie. Czekaj, nie, tutaj.
Będziecie mogli tutaj szybciej o wiele teraz dojeżdżać i to powinno być od samego początku. Tu macie i tak już naprawdę full view, gdzie wy chcecie pojechać. A tutaj, o, zobaczcie, jak to od razu przyspieszyło. Dobrze, tutaj tym się zbytnio nie dzisiaj nie zajmowaliśmy. Najbardziej to dzisiaj mieszkaniami, tak, bo tutaj wybudowaliśmy nowe mieszkania. Tu trochę przy tym węźle, który jest cały czas zakorkowany, pomyśleliśmy. Dobra, to trzeba całkowicie nie przybudować. Oj, 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 oj. Całkowicie, całkowicie, całkowicie. No i tu w końcu to się zaczęło korkować. To było akurat do przewidzenia, że to się zacznie korkować. Tu trochę handlu. Dziś tutaj też dużo było przy ropie, przemieszczaliśmy się. No i lasy tutaj, ta dzielnica najbardziej. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać w górę. Co jest? Chwila. A jeśli odcinek wam się podobał, możecie zostać w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Zobaczmy, co będzie kolejne. O, chyba to jakiś jest tunel pod spodem. Tak mi się coś tu wydaje. O, przystanek tramwajowy. Dobra, cześć!